Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Przy mikrofonie brat Tadeusz Iwaszczyszyn oraz brat Staszek Cholewa. Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Jasna Góra. Jest to takie 30 minut poświęcone seminarium paulińskiemu, które jest w Krakowie na Skałce. Ta audycja powstała, właściwie zostaliśmy zaproszeni do prowadzenia takiej audycji przez ojca dyrektora Andrzeja Grada. Rzucił taki pomysł, aby mówić co dwa tygodnie coś na temat naszego seminarium, abyście, drodzy słuchacze, mieli świadomość, że istnieje ktoś taki jak kleryk pauliński. Oczywiście ta wiadomość, informacja o istnieniu nas, naszym, jest oczywiście też zobowiązująca do tego, aby się za nas modlić, bo na pewno w etapie tym, którym jesteśmy, w etapie seminarium, potrzebujemy dużo modlitwy. I postaramy się przez te nasze spotkania co dwa tygodnie opowiadać troszeczkę o naszym życiu, co się z nami dzieje, jak funkcjonujemy i co robimy na co dzień. Może to jakby pomoże też naszym drogim słuchaczom modlić się za nas, myśleć o nas i przede wszystkim też może któryś z młodych słuchaczy, mężczyzn, chłopaków, którzy nas słuchają, w jakiś sposób zastanowi się nad swoim powołaniem, bo my tutaj przy mikrofonach też jesteśmy bardzo młodzi. To jest taki czas też młodzieży paulińskiej. No, kto młody, to młody. No, Stanisław troszkę starszy ode mnie. Ile masz troszkę lat? No, możesz powiedzieć, nie wstydź. Masz habit i tak. Oczywiście, oczywiście. No, w tym roku kończę 29 lat. Wstąpiłem do zakonu w wieku 27. Wcześniej studiowałem i też przez niecałe 2 lata pracowałem. Tak, a ja mam 22 lata i no, przyszedłem do zakonu od razu po maturze i mimo tego, że Staszek jest starszy ode mnie wiekowo, to ja jestem tak zdecydowanie starszy powołaniem, to znaczy, że wcześniej przyszedłem do zakonu. Tą audycję, którą Państwo słuchają, normalnie będzie prowadził również ze mną brat Filip Kazimierczak, który aktualnie z przyczyn różnych nie może być z nami w studio, ale jest ze mną właśnie brat Stanisław, jak już Państwo słyszą. I zaprosiłem brata Stanisława, będę mówił Staszek, tak będzie może łatwiej, co? Najlepiej, najlepiej. Najlepiej, nie? Po prostu będzie tak normalnie, będzie tak po klerycku. Tak jest, jak codziennie. Jak codziennie, nie będziemy nic udawać przed Państwem, po prostu będziemy sobą. Tylko tyle, że są gąbki przed nami, a nie ludzie. Ale Wy nas słuchacie, to nas cieszy i módlcie się za nas, pamiętajcie. Staszku, zaprosiłem Cię dlatego, bo jakby masz już bagaż doświadczeń przychodząc do zakonu, po nowicjacie, jesteś w seminarium, studiowałeś wcześniej. Tak jest. Możesz o tym powiedzieć, co studiowałeś, gdzie studiowałeś. To, że w najpiękniejszym mieście, to też opowiedz o tym. Dobrze. Studiowałem we Wrocławiu. W moim mieście? Tak, tak. W mieście, z którego pochodzi Tadeusz. Technologię chemiczną i matematykę. No i później też pracowałem przez 2 lata jako programista. Więc takie ciekawe doświadczenia, jakby troszkę z różnej strony, gdzieś tam wokół tych tematów, które bardzo mnie zawsze interesowały. No ale w pewnym momencie przyszedł taki czas właśnie refleksji nad życiem, nad tym, co robię w moim życiu, co chciałbym rzeczywiście w nim robić. No i spróbowałem tej drogi zakonnej. Póki co Pan Bóg mnie cały czas nią prowadzi. Pan Bóg prowadzi, w co na pewno nikt nie wątpi. Staszku, ale powiedz, bo te studia były bardzo techniczne, na których byłeś. Tak jest. Było tam dużo matematyki, z tego co kiedyś pamiętam. No, miałem bardzo dużo wątpliwości, kiedy wybierałem właśnie zakon. Nie mam zdecydowanie umysłu takiego typowo humanistycznego. Jest typowo ścisły. Nie mam zbyt dobrej takiej pamięci do różnych wydarzeń, dat, więc uczenie się całej teologii na pewno będzie dla mnie dość trudne. Ale mam takie mocne zaufanie do Pana Boga, że jeśli chce, to poprowadzi mnie na tej drodze, tak jak On rzeczywiście tego chce. I póki co, na razie minął pierwszy rok studiów, jest w porządku. Oceny nie najgorsze. Tak jest. Nie najgorsze. Stanisław, a czy mógłbyś tak może jakiś krótko przybliżyć, jak wygląda życie studenta i kleryka? Bo jakby no, kleryk też jest studentem oczywiście, ale to jest zupełnie dwa inne charaktery życia. Życie studenckie na pewno jest, nie chcę powiedzieć, że bardziej kolorowe, bo nasze życie też jest kolorowe, bo nasze życie jest życiem z Panem Bogiem, co nie znaczy, że studenci świeccy też nie żyją z Panem Bogiem, ale na pewno jest inne takie życie.
inaczej się studiuje. Chodzi ci o taką różnicę, tak? No tak, no bo to na pewno jest ciekawe. Ja w sumie sam nie wiem, jak to wygląda, bo nie studiowałem przed zakonem. No tak, w studiowaniu po świecku na pewno sam organizujesz sobie czas. Sam wydajesz wszystkie pieniądze, które masz. Jeżeli potrzebujesz, na przykład idziesz do pracy, dorabiasz. Właściwie to jesteś taki na pewno bardziej elastyczny, bardziej mobilny. Ale z drugiej strony w życiu kleryckim mogę powiedzieć, że to, że na przykład czasem muszę zrobić to i to o tej godzinie, że na przykład o pieniądze na niektóre rzeczy muszę tam pytać, prosić moich przełożonych, wcale nie jest takie straszne, bo zazwyczaj jest tak, że na to, na co rzeczywiście potrzebuję, dostaję pieniądze, że kiedy mam jakiś tam czas, chociaż troszeczkę tego czasu wolnego, no to mogę sobie zająć na to, co lubię. Na przykład w moim przypadku właśnie granie na gitarze i śpiewanie. Więc okazuje się, że może dla niektórych być to jakieś takie ograniczenie wolności. Natomiast, no tak czy siak, każdy człowiek w swoim życiu też, i tak samo student, no musi robić też rzeczy, których czasem nie lubi, na które czasem przecież, można powiedzieć, nie ma czasu. Oczywiście ten czas zawsze musi się znaleźć na niektóre rzeczy, tylko są nieco inaczej poukładane. Jakby ten program dnia jest z góry narzucony, a w życiu takim studenta świeckiego jesteś panem własnego losu, tak? O to chciałeś, co chciałeś powiedzieć? Oczywiście, że tak. Ale to jest trochę takie złudne. Jesteś panem swojego losu. Znaczy, no w sensie, wszyscy wiemy, że w swoim życiu też są rzeczy, które musimy zrobić tak czy siak i robimy rzeczy, czy uczymy się rzeczy, których czasem nie lubimy. I to jest normalna sprawa.